Dzień dobry, witam serdecznie Pana A i Pana G. Odpowiadam na pytanie. Która z technologii będzie wiodąca na rynku budowlanym? Kreślarska, CAD, BIM czy GIS? Która z technologii będzie wiodąca na rynku budowlanym? Kreślarska, CAD, BIM czy GIS? Która z technologii będzie wiodąca na rynku budowlanym? Czy kreślarska? Czy kreślarska? Czy CAD? Czy BIM? Czy GIS? Tutaj tak naprawdę te trzy pierwsze opcje wyglądają bardzo dobrze. No, z małymi tutaj jakby przeszkodami, ale pierwsza i druga zwłaszcza, tak, czyli kreślarska i CAD wyglądają najlepiej. To od razu powiem, no ale oczywiście po kolei. Jeżeli chodzi o technologię kreślarską, to jest na tak, karta gwiazdy. To jest bardzo, bardzo pozytywna karta, mówiąca o spełnieniu marzeń, o radości, o realizacji planów, o bardzo pozytywnym odbiorze przez otoczenie, tak? Co jest istotne jakby w tym pytaniu też. To jest naprawdę rewelacyjna karta i tutaj nie ma żadnych w zasadzie negatywów, nie ma żadnych minusów. Same zalety, same fajne, pozytywne wydarzenia, realizacja planów, jakby bardzo dobry, fajny, dynamiczny, taki płynny bieg zdarzeń, także tutaj jak najbardziej. Natomiast co jest na nie? Paź buław. Karta paź buław mówi generalnie w pozytywie, tak, o szansach, takich ognistych, dynamicznych. To są buławy, to jest to ogień, tak, szanse do wykorzystania, naprawdę bardzo korzystne jakby pod każdym kątem, natomiast w negatywie to jest, tak, czyli wręcz odwrotnie. Czyli jakby może nie wręcz odwrotnie, ale te szanse jakby mogą być w jakiś sposób przegapiane, tak, czyli szanse będą jakby do wykorzystania przez Państwo, tak, wszystko sprzyja, los sprzyja, natomiast jakby te szanse mogą być po prostu no przegapiane, gdzieś tam znikające, no niestety, tak, niewykorzystane, po prostu przychodzą i odchodzą, tak, tak jakby, nie mogą nie być wykorzystywane, także proszę na to zwrócić uwagę. No ale karta rady to jest karta czwórki buław, mówiąca o stabilności, o powodzeniu, o tym, że stajemy na dwie nogi, tak, tak stabilnie, fajnie, pewnie, to jest bardzo pozytywna karta. Natomiast tutaj jest, że tak powiem, mało rozwoju, tak, jest stabilność, stabilizacja, jest fajnie, jest, są pozytywy, jest tak jakby przepływ energii bardzo korzystny, no ale jednak, no, jednak mamy tutaj jakby, no, no nie mamy tutaj rozwoju za bardzo, tak? Zobaczymy, no właśnie, tutaj mamy powrót. No właśnie, tutaj sobie jeszcze dołożyłam kilka kart, tak? I cóż, mogę powiedzieć, jakby tutaj wszystko wygląda super, no ale dalej piątka mieczy. No piątka mieczy mówi mi o kłamstwie generalnie. No coś tutaj będzie, może być zakłamane niestety z jakiejś strony. Mogą do Państwa docierać kłamstwa, bądź też no coś tu może być niestety zakłamane, tak? Jakby jeżeli chodzi o technologię kreślarską, jakieś kłamstwa. Tutaj mamy dalej szóstkę mieczy, czyli jakby oddalenie od tego pytania i później paść kielichów i później dopiero as kielichów, czyli nowy początek. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że na chwilę obecną jednak kreślarska nie będzie korzystna z tego względu, że tutaj mamy jakby wszystkie tak plany, zamierzenia, marzenia są zrealizowane, natomiast to jest korzystne, ale nie na chwilę obecną. Doprecyzowałam i już jestem przekonana, że według kart tutaj jest jakieś kłamstwo, należy się od tego, od tej opcji oddalić, powrócić do niej, ale nie teraz, bo będzie to korzystne, ale w przyszłości. Powrócenie i nowy początek, as kielichów, przepiękna karta, mówiąca o takim właśnie nowym początku, nowej jakby, nowej w ogóle całkiem jakości, komforcie nowym pracy, czy też komforcie bycia samemu ze sobą również, tak? Karta nowych uczuć, nowych emocji, bardzo, bardzo pozytywne, czyli kreślarska, tak, ale nie teraz, za jakiś czas. I będą Państwo wiedzieć, będą Panowie wiedzieć kiedy, za jakiś czas, natomiast nie teraz. Jeżeli chodzi o CAD, tu jeszcze, tu jest, tak, tak, tutaj CAD mi się jakby najkorzystniej pokazuje, natomiast jeszcze sobie zerkniemy tutaj na BIM, czy tutaj coś pozytywnego wniesie
No, nie, raczej nie. Nie. Nie, zdecydowanie tutaj już cad wygrywa. To mogę powiedzieć od razu. Cad, zdecydowanie tak. Tutaj najlepsze są karty, według kart naprawdę jest najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o cad, co jest na tak? No, karta świata to jest karta otwartości, szerokich horyzontów, tak dużych perspektyw, szerokich, takich fajnych perspektyw, dużych współpracy, również takiej jakiejś międzynarodowej nawet. To są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo korzystna, korzystna bardzo energetyka. To jest karta początku, nowości, takie. Powiewu świeżości, to jest karta, no naprawdę, że otwarte okna, drzwi mamy do po prostu osiągania sukcesów, to jest karta zwycięstwa, to jest super. Natomiast co jest na nie? Królowa Buław, no i tutaj tak, w przeszkodzie może być jakaś kobieta, która nie będzie chciała z tego skorzystać. Może to być współpracownica, czy też pracownica, czy też jakaś osoba decyzyjna, tak, w tym jakby obszarze tematycznym, no jakaś kobieta. Również, no, najczęściej oznacza ona kobietę, tak, ta karta, która jest dynamiczna, charyzmatyczna, temperamenta, która szybko działa, jest królową buław, tak ognista jest taka, wszystko jej się tutaj pali, tak energia ją rozpala. No i ona właśnie może, ta kobieta, chociaż osoba po prostu jakaś, którą takie cechy gdzieś tam to opisywały, ta kobieta bądź też ten mężczyzna, tak, no, ta osoba po prostu będzie przeciwna temu wyborowi, może być przeciwna, trzeba by było ją jakoś do tego zachęcić. No ale karta rada, królowa kielichów, znowuż, tak? Jakaś inna kobieta, bądź też mężczyzna, tak, no ale to raczej kobieta, tak, królowa kielichu, jakaś inna kobieta będzie mogła ją do tego przekonać, po prostu, tak, karta rada, posłuż się królową kielichów, posłuż się jakąś kobietą. Królowa kielichów za to, no, najczęściej mówi o partnerce, żonie, o matce czasami, tak, może to być siostra, może to być współpracownica również, pracownica, osoba również jako w jakiś sposób decyzyjna, tak, czy jakaś przełożona, tak, czy też może, no jakaś osoba po prostu partnerka, jakaś taka zawodowa, tak, jakaś osoba, która jednak ma bardziej takie opanowanie w sobie większe, która ma jakieś takie w sobie taki spokój, tak, no i królowo kielichów utożsamia się z uczuciami, z takim spokojem, z opanowaniem, z jakby umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, z takim bardziej sercem na dłoni, tak, coś takiego. No i ta kobieta, jeżeli panowie sobie kojarzą taką kobietę, to jak najbardziej, ona dobrze doradzi, ona będzie w stanie jakby wpłynąć na królową buław, tak, będzie w stanie ją przekonać jakby do tego, ją się po prostu trzeba, jej się trzeba słuchać, tak, ona mądrze będzie mówić i będzie w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, tak? A warto zdecydowanie przekonać tę królową buław, bo dołożyłam kilka kart. Tutaj mamy kartę dziewiątki kielichów, trochę jeszcze taką kartę maski, tak? Bo ona jest taka, no niby dobrze, niby fajnie, tutaj dostatek, no ale trochę coś jeszcze taka. Ktoś tu jakby zakładał maskę, czy też jakieś, no czegoś może jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzieś tam o tej technologii. Sad, no ale tutaj finalnie mamy kartę głupca i szóstki denarów, tutaj troszkę widać. I to są świetne karty mówiące mi o tym, że jak najbardziej na chwilę obecną, na teraz, sad będzie najkorzystniejszy, bo karta głupca to jest karta nowego początku, ja bardzo lubię te karty nowych perspektyw, nowych działań, powiewu świeżości, to jest karta działania, tak prędkiego, fajnego, dynamicznego, ale też nie takiego ognistego, buławowego, tylko takiego przemyślanego, ale takiego kreatywnego, naprawdę jak najbardziej nowe początki, korzyści finansowe, korzyści na każdym polu, zawodowo-finansowe, sukcesy, tutaj szóstka denarów, czyli karta głupca i szóstka denarów mówią mi bardzo, bardzo pozytywnie, tak? Szóstka denarów, karta różnych dofinansowań, karta szansy, która jest na wyciągnięcie ręki, karta zwycięstwa, sukcesów, samorealizacji, samospełnienia, super karty, naprawdę rewelacyjne, także na chwilę obecną cad jest najkorzystniejszy. Jeżeli krótko powiem o BIM GIS, jeżeli chodzi o BIM, to karty nie pokazują się korzystnie, dużo ciężkości, on może wprowadzić jakby korzystanie z tej technologii, dużo ciężkości w życiu, też takiego przeciążenia, zmęczenia, może wprowadzić fizycznego, umysłowego. Co jest na nie? Karta siły, czyli zbyt dużo energii należałoby poświęcić, nie będą Państwo mieli aż tyle energii, ażeby ujarzmić, że tak powiem, tak, tego BIMa. Tutaj jest zdecydowanie, no bo w pozytywie jakby ta kobieta ujarzmia, tak, te negatywy, te wszystkie jakby, no wszystko, co gdzieś tam wpływa na bieg zdarzeń, ujarzmia, ma moc, siłę w sobie, żeby ujarzmić, no ale w negatywie niestety tego nie mamy, tutaj nie będzie korzystnie, nie będzie z nim współpracował, tak, to jakby ta technologia, no i karta rada, ósemka denarów, należałoby bardzo dużo energii i też takiego szlifowania, dopracowywania, dużo pracy swojej w to włożyć, to nie będzie jakby w ogóle, nie będzie korzystne, nie będzie warto, po prostu nie będzie tego, warto tego całego tego zachodu i dołożyłam też kartę czwórka kielichów,
kilka buław, karta piątki, kielichów, dziesiątka, mieczy, karta kochanków, tutaj ciągle jakiś dyskomfort, tutaj jakiś patrzę, a nie widzę, jakieś takie no czekanie za czymś, patrzenie, tutaj znowu zastój, brak działania, tutaj znowu dyskomfort, takie ból głowy, tak, jakieś takie smutki, melancholia, tu zakończenie definitywne, tu znowu karta wyborów, tak, niekorzystnie to mi się pokazuje według kart, no i GIS również niekorzystnie, karta rada, królowa mieczy, na razie podążać za rozsądkiem, znaczy iść mądrze, w zgodzie z umysłem, tak, logicznie myśleć, analitycznie, również jeżeli jest jakaś kobieta, to ona będzie jakby, może być za tym GIS-em, ale to proszę tego jakby również nie jakby jej nie słuchać, że tak powiem, nie radzić się, bo ona tutaj może i ma dobre intencje, no ale jednak nie, to nie będzie korzystne, także no właśnie, siódemka było, to jest karta perswazji, takiego udowadniania sobie czegoś, takiej trochę walki, kogoś namawiania do czegoś, bądź też udowadniania, czyli no według kart i też według mojej intuicji czuję, że tutaj będzie trzeba udowodnić tej królowej mieczy, czy też ją namówić do tego, aby żeby jednak nie korzystać z tej technologii, no bo to jakby no nie tędy droga i karta rada, dziewiątka mieczy, czyli zakończenie jakiegoś etapu, tak po prostu zakończenie, również mogą być jakieś lęki, niepokoje, obawy, ale to nie brać ich pod uwagę, zakończyć ten etap, w ogóle nie brać GIS-u pod uwagę, no według kart, tak, czyli finalnie najbardziej korzystnie i tutaj według kart no super się jakby pokazuje. Jestem przekonana, że tutaj rzeczywiście będzie dobrze i będzie jak najlepiej dla Państwa. Tutaj najlepiej pokazuje się CAD, na drugim miejscu kreślarska technologia, czyli to będzie korzystne bardzo i nowy początek, no ale i spodnie marzeń, ale w przyszłości, tak? Drugie miejsce, pierwsze, drugie, a tutaj w zasadzie ani tego nie radziłabym ani z BIM, ani z GIS korzystania, bo to nie pokazuje się korzystnie. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, sukcesów, trafnych wyborów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.